Kolejnym wydarzeniem z projektu Książka Niezmiennie Ważna były warsztaty kreatywnego pisania, podczas których młodzież zmierzyła się ze swoimi umiejętnościami i próbowała stworzyć własnego bohatera literackiego na podstawie opracowanego na potrzeby warsztatów kwestionariusza. Są to takie pierwsze zajęcia w moim wykonaniu w Wieluniu. Na początek moim obowiązkiem jest zaznajomić publikę z tematyką. Po drugie, myślę, że troszeczkę opowiem o sobie i o tym, co robię, skąd w ogóle wziął się pomysł na takie warsztaty kreatywnego pisania. A następnie po takim wstępie dotyczącym teorii prowadzącego przejdziemy sobie do pierwszego tematu związanego z konstrukcją bohatera literackiego. Przedstawię młodzieży różne rodzaje bohaterów literackich, począwszy od protagonisty przez antybohatera, antagonista aż do czarnego charakteru. Zajmiemy się trochę teorią, zrobią sobie krótkie testy na podstawie filmów, które zaprezentuję. Filmy będą w języku angielskim z polskimi napisami, ponieważ nie znalazłam nic po polsku. Jeszcze temat jest dość nowatorski, jeśli chodzi o polską edukację, więc będę się musiała posiłkować anglojęzycznym materiałem. A następnie uczniowie na podstawie kwestionariusza, który zaprezentuję na prezentacji, stworzą swoją własną postać. Może to będzie postać, która będzie głównym bohaterem w historii kryminalnej, a może w historii fantasy, a może science fiction, a może obyczajowej. Zależy, co sobie młodzież wybierze. No i później poproszę ich, aby napisali dla mnie taką krótką miniaturę literacką w tym temacie. No i no nie wiem, zobaczymy, jak mi to wyjdzie, bo tak jak mówię, no, różne są zainteresowania, różne są pasje młodzieży. Jak się okazało, młodzież z zespołu szkół numer 1 i 2 liceum ogólnokształcącego odważnie podjęła się wykonania zadania. Zainteresowanie wzięło się poprzez naszą panią Magdalenę. Rozwija ona u nas właśnie takie zainteresowania poprzez język angielski i literaturę, którą na nim przerabiamy. To właśnie dzięki niej zacząłem więcej czytać, no i interesować się takimi oto rzeczami. Jak myślicie, jak będą przebiegały te zajęcia? Według nas raczej bardzo dobrze. Pani Magdalena jest bardzo utalentowana, jest świetną artystką i bardzo jej dziękujemy za to, że nas zaprosiła tutaj. Ciekawym spotkaniom zorganizowanym w ramach projektu towarzyszyła specjalna wystawa publikacji ze zbiorów biblioteki. Wystawa nosi taki sam tytuł jak projekt Książka Niezmiennie Ważna. Jest ona podzielona tematycznie. Na tablicach mamy sentencje z książek, mamy ciekawe i dość zabawne ilustracje, które przedstawiają proces czytania od najmłodszych lat przez całe nasze życie, kiedy czytamy też jako młodzież, czytamy razem, kiedy to dzieciom czytają mamy. Mamy również pokazane taką ilustrację, gdzie już dziadek, senior rodziny czyta swoim wnukom, wyrabia w nich nawyki czytania. Mamy też zdjęcie, kiedy czytają zwierzątka, to tak nieco przekornie, z humorem. I taki ulubiony demotywator, ulubione zdjęcie naszych czytelników. Mój kot czyta 3 książki miesięcznie. A ty, który ma nas zachęcić do czytania i zmotywować, pokazać, że no jest to wspaniała zabawa. I na ostatniej tablicy mamy aforyzmy, mamy cytaty związane z książką. Natomiast w gablotach prezentujemy takie książki, naszym zdaniem niezmiennie ważne. W pierwszej z nich mamy, tak jak tutaj, pewną inspiracją była książka 100 najważniejszych książek świata oraz 1001 książek, których musisz przeczytać. I wśród tych książek znalazły się książki z naszych zbiorów z biblioteki. W drugiej mamy lekturki, ponieważ uważamy, że jest to pewien kanon niezmiennie ważnych książek od pokoleń, które czytali nasi dziadkowie, rodzice i czytamy my, więc one mimo upływu czasu nie deaktualizują się i są niezmiennie ważne dla nas. A trzeciej gablocie znajduje się, nazywamy ją polska klasyka, czyli nasi nobliści, nasi autorzy takich najważniejszych książek jak Adam Mickiewicz, Wisława Szymborska czy Czesław Miłosz. Zachęcam Państwa do oglądania tej wystawy, ponieważ będzie ona tylko na czas trwania projektu, czyli do 25 kwietnia. Projekt pokazuje szerokie spektrum pracy z książką. Chcieliśmy ukazać ten niezmierzony potencjał, który drzemie nie tylko w czytaniu, ale też w całej formie pracy. I w ten sposób chcieliśmy też zaangażować lokalną społeczność, która bierze udział w tym projekcie, aby pokazała tutaj za pomocą swoich warsztatów, swoich zajęć, jak pięknie można się książką bawić, jak można wspaniale spędzać z nią czas. Na czas trwania projektu w holu biblioteki zorganizowano book crossing. Uwalniamy książki. To jest taka nowa inicjatywa, jeśli chodzi o naszą bibliotekę, choć już znana, popularna. Przygotowaliśmy dla naszych czytelników, dla osób odwiedzających bibliotekę, oczywiście tych, którzy odwiedzają nas w związku z projektem, ale dla wszystkich, którzy chcą zajrzeć do naszej biblioteki, przygotowaliśmy specjalne
specjalną półkę, na której znajdują się książki. Książki, które można zabrać ze sobą, ale jest też taka prośba, żebyśmy z kolei zostawiali te, które już przeczytaliśmy, te, które już chcemy się nimi podzielić z innymi. Jak widać, zainteresowanie bookcrossingiem jest bardzo duże. Książki znikają, wracają, ale myślę, że to jest znakomity sposób, który pozwala zaopatrzyć się, zwłaszcza w taką pogodę, jak mamy dzisiaj, zaopatrzyć się w książkę i poczytać ją chociażby w plenerze. Proszę powiedzieć, o jakiej tematyce możemy tutaj książki zobaczyć? Czy to są książki przynoszone przez czytelników, czy zaproponowane przez bibliotekę? To są książki przynoszone przez naszych czytelników, które już znajdują się w księgozbiorze biblioteki, którymi się chętnie dzielimy. Jakiego rodzaju tytuły? Głównie jest to książka tak zwana lekka, łatwa i przyjemna. Chodzi o taką lekturę, którą chętnie ze sobą zabierzemy właśnie w plener, ale są to również książeczki ciut ambitniejsze, ponieważ różnorodne gusta są naszych czytelników. Także nie ma literatury popularno-naukowej, tą proponujemy w ramach wypożyczalni dla dorosłych. Ale tak jak już powiedziałam, różnorodna, ciekawa i myślę, że to będzie taka fajna niespodzianka dla naszych czytelników. Projekt Książka Niezmiennie Ważna został sfinansowany ze środków Fundacji PZU. Na dłuższą relację ze spotkania z pisarzem Marcinem Pałaszem oraz z warsztatów kreatywnego pisania zapraszamy do Short Pressu.